Aż 9 włóczni przyznał po rekomendacji kapituły prezydent miasta. Tegoroczna edycja gali była szczególna, bowiem przypadła w jubileuszowym roku 300-lecia miasta. Trudno było wybrać, zrobiliśmy preselekcję. Kapituła, przypomnę, składa się z laureatów poprzednich dwóch edycji i z uwagi na taką liczbę zrobiliśmy najpierw pierwsze podejście, każdy wskazał swoje propozycje i później była dyskusja i wyłoniliśmy w ten sposób dzisiejszych laureatów. Włócznia Jadźwinków ma już swoją historię. Od 2003 roku jest wręczana osobom, instytucjom, organizacjom, ale również przedsiębiorcom. Wręczyliśmy tych nagród równo 100. Wśród 9 statuetek, które trafiły do rąk nagrodzonych, jedna była szczególna – z diamentem. Taką do tej pory uhonorowano tylko Andrzeja Strumiłę, autora włóczni i honorowego obywatela miasta Suwałki. Ta firma, która stanie zaraz tutaj na scenie, otrzymała ją 15 lat temu. I 15 lat temu firma dzisiaj to są dwa różne światy, mogę powiedzieć. Jest to, nie ulega wątpliwości, firma sukcesu, firma, która na co dzień funkcjonuje w naszym mieście, ale swoje wyroby sprzedaje na cały świat. Cieszymy się niezmiernie, że mamy takich przedsiębiorców, mamy ludzi sukcesu, którzy zarażają właśnie tym sukcesem innych i pokazują, jak prowadzić działalność gospodarczą. Jak dzielić się dobrem, również tym finansowym dobrem, jak wspierać suwalski sport, suwalską kulturę. Panie, panowie, chciałbym przekazać włócznię Jadźwinków z diamentem dla firmy Malow. Firma Malow dostała ostatni raz w 2006 nagrodę za reprywatyzację, między innymi, czyli wykupiliśmy udziały firmy zagranicznej i staliśmy się firmą z powrotem polską. Firma Malow jest największym producentem mebli metalowych w Polsce i należymy do trójki największych producentów w Europie. Zawsze jesteśmy związani z Suwalszczyzną i z Suwałkami. Na wszystkie targi w Polsce, w Europie zawsze jest z nami logo Suwałk. Także czujemy się tutaj dobrze i chcemy to promować. Fabryka nasza zatrudnia, jak już tu była mowa, prawie 700 osób. Jest fabryką na wskroś nowoczesną. Ale chcę się cofnąć do 90 roku, kiedy zacząłem pracować w firmie Litpol, czyli to jest matka firmy Malow. Wszedłem na halę produkcyjną i ujrzałem ciemną halę, niską, dużo dymu, huk. Od razu obrazy ziemi obiecanej, film taki był, gdzie XIX-wieczna taka fabryka była pokazana. A teraz jest to fabryka zautomatyzowana, zrobotyzowana, nowoczesna. Fabryka 4.0. Do drzwi puka u nas już sztuczna inteligencja i internet rzeczy. Ale najważniejsi są ludzie. Nasza firma jest firmą rodzinną, w dosłownym i przenośnym znaczeniu tego słowa. Na czele stoi rodzinna rada nadzorcza z Henrykiem Owsiejewem na czele. Następnie zarząd, którego mam zaszczyt i przyjemność kierować. Zespół menedżerów, kierownicy, specjaliści, rada pracowników i przede wszystkim wysoko wykwalifikowana załoga. Chciałbym tu podkreślić wysoko kwalifikowana, bo u nas już w cudzysłowie byle kto nie może pracować. Chciałbym tutaj jeszcze dodać, że wszystkie decyzje w firmie są podejmowane wspólnie. Firma jest otwarta. Pracuje się ciężko w Malowie, co tu dużo mówić, ale daje to pieniądze, rozwijanie talentów, a także rozwój w ogóle i satysfakcję. Wśród nagrodzonych znalazła się Irina Popowa, reżyserka, choreografka, instruktorka tańca i autorka cieszących się popularnością widowisk teatralnych
realizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jej dzieła to między innymi Zuzia i przyjaciele, doktorek honorek czy opowieść ze śnieżnej krainy. Za wniesienie nowej jakości w program edukacji artystycznej dzieci i młodzieży oraz za działania artystyczne, które przyczyniają się do promocji Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Suwałk w kraju i za granicą otrzymuje nagrodę w uczniach dźwięków pani Iryna Popowa. Dziękuję bardzo za taką wysoką ocenę mojej pracy, ale przede wszystkim to jest nagroda nie tylko moja, ale miasto Suwałk. Bo kiedy przyjechała, pan prezydent powiedział, że zawsze może liczyć na pomoc, na wsparcie wszystkich mieszkańców. I to ja myślę, że to też wasza nagroda. Także nagroda to jest Suwalskiego Ośrodka Kultury, całej ekipy, która pomaga. I ja uczyła od razu, niby to do rodziny przyszła tam. Także to jest nagroda, taka ciężka dla wszystkich moich przyjaciół, którzy zawsze mnie mogą przyjść na pomoc. Dziękuję. Także to jest nagroda dla wszystkich dzieciaków, których wy widzieli teraz na zdjęciach, które dzisiaj tańczyły, które biorą udział we wszystkich moich wydarzeniach, chodzę codziennie na zajęcia takie taneczne. Bardzo ich kocham i zespół Tan za radość, i ich rodziców kocham. I oczywiście to nagroda mojej rodziny, moich rodziców, mojego męża, moich synów, który czekają, kiedy mama wieczorem przyjdzie do domu, bo do późno pracuję. Dziękuję wszystkim. Kolejny laureat to członek grupy rekonstrukcji historycznej Garnizon Suwałki, który wśród licznych osiągnięć ma w dorobku także szereg inicjatyw upowszechniających historię Suwałk. Za aktywną działalność w zakresie organizacji wystawienniczej i filatelistycznej, szereg inicjatyw przybliżających historię naszego miasta oraz aktywny udział w grupie rekonstrukcji historycznej Garnizon Suwałki w roli marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiadomo, kto w Suwałkach występuje, nie kto inny, tylko Stanisław Łobacz. To wyróżnienie jest dla mnie prestiżowe i bardzo ważne, ponieważ w 2020 roku obchodzimy 300 lat Suwałk, jak również 30 lat samorządności, panie prezydencie. Proszę państwa, może tu było pokazane, że ja w trzech obszarach działam, tak? Może powiem tylko, jak ja tam, gdzie trafiłem do poszczególnych. Przy wydawaniu znaczków, pierwsze wydanie znaczków z Jeruszem Kowalskim poszło gładko, bo rok był Jerusza Kowalskiego, opracowałem taki arkusz, te znaczki zostały wydane. No, przy drugim się zaciąłem, ale jak w teleturniejach bywa, telefon do przyjaciela. No, skorzystałem z tego koła ratunkowego, zadzwoniłem do swojego przyjaciela. Państwo go nie znacie, jest to Henryk O, taką fabrykę mebli ma, metalowi drobną. Mówię, Heniu, słuchaj, no by wypadało zrobić następny arkusz. A Heniu mówi, to a jak to ma być? Ja mówię, wiesz, to też nie wiem, jak to ma być. Ale zadzwonię do pani, która robiła stoki, za to odpowiada, przyjedzie, powie, no i wydamy następny znaczek. W 2012 roku na wiosnę mam telefon znowu nie do przyjaciela, ale od przyjaciół pana Skłodowskiego i pani Rusińskiej. I mówię, słuchaj Staszek, mamy grę miejską, konspiracja w Suwałkach. Ja mówię, no dobrze, no co ja mam z tym wspólnego? Na ulicy Kościuszki poszukujemy takiego punktu konspiracyjnego. No mówię, no dobra, no. Mam taką kuchenkę letnią, ogarnę ją trochę i tam będziecie mogli ten punkt zrobić. Ale mamy dla ciebie zadania. Ja jak? No będziecie cię na tej działce. Weźmiesz miotłę i grabie, ograbi swoje podwórko. I to było właśnie moje pierwsze. No następne zadanie i rolę, którą dostałem, to było już w miesiącu sierpniu, kiedy było nalot na Suwałki. Tam zostałem wtedy poważne zadanie jako zawiadowca na stacji PKP. Za tydzień czasu mamy znowu telefon, mówią, słuchaj Staszek, mamy krawca, mamy pieniądze, uszyjemy ci mundur na miarę. I tak zostałem naczelnikiem państwa. W uhonorowaniu kolejnej osoby nie przeszkodziła chwilowa destrukcja scenografii. Rezonu nie stracił także szef Suwalskiej Rady Miejskiej. Dobry wieczór państwu. Na tej awarii miałem przyjemność i mam przyjemność zyskać, bo jestem bliżej państwa. Włócznie Jadźwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwałk za całokształt działalności trenerskiej
zwieńczonej licznymi sukcesami suwalskich lekkoatletów otrzymuje pan Jarosław Jutkiewicz. Łatwiej mi jest pracować, aniżeli tutaj występować. Powiem tak, sport jest moją pasją od dziecka, a tą pasję zaszczepił pan Romuald Stankiewicz, dyrektor szkoły podstawowej w Kocicznie Tartak, do której uczęszczałem. Prowadził z nami lekcje wychowania fizycznego, opowiadał o sporcie, organizował zawody i często z nami ćwiczył. Nie mieliśmy tylko takiej możliwości spróbowania sportu w formie wyczynowej. Taką możliwość otrzymałem dopiero, kiedy uczyłem się w technikum budowlano-elektrycznym w Augustowie i uprawiałem piłkę ręczną. Pamiętam finał mistrzostw województwa białostockiego, kiedy wygraliśmy z drugoligowym wówczas AZS-em Białystok. Na takie turnieje przyjeżdżała drużyna piłkarzy ręcznych suwalskich Wigier. To jest też ewenement, bo dzisiaj piłki ręcznej w Wigrach nie mamy. Później były studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, praca w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS, Zespole Szkół Rolniczych, Zespole Szkół nr 2 i posiadając uprawnienia trenera lekkiej atletyki, prowadziłem szkolenie lekkoatletów hanczy. Dzisiaj, no cóż, dzisiaj jestem stypendystą ZUS-u i dalej działam w hanczy. Moje osiągnięcia, jeśli tak można mówić, są efektem pracy zespołowej i współpracy z wieloma podmiotami. Pozwolicie Państwo, że wymienię osoby z ostatniego okresu naszej działalności. To trenerzy Karol Sikorski, Stanisław Namiotko, działacze pan Władysław Renowicki, Adam Ołów, Darek Siwicki, Piotr Zieliński. Na dzisiaj naszym znakiem firmowym jest oszczepniczka Maria Andrzejczyk, która walczy o swoje drugie igrzyska olimpijskie. Na szczególne uznanie zasłużyli również najwięksi propagatorzy i twórcy szachowej potęgi Suwałk. Nieżyjąca już Irena Warakomska, nazywana przez wielu zawodników tej królewskiej gry matką, wychowała nieprzebrane szeregi szachistów. Po jej śmierci małżonek oraz dzieci postanowili uczcić pamięć pani Ireny. W 2017 roku po raz pierwszy w kalendarzu suwalskich wydarzeń sportowych pojawił się zorganizowany przez nich Międzynarodowy Memoriał imienia Ireny Warakomskiej. W kilkudniowym turnieju udział biorą setki zawodników, w tym arcymistrzowie szachownicy. Determinacja rodziny Warakomskich sprawia, że liczba uczestników wciąż rośnie. W 2019 roku, w trzeciej edycji memoriału, zagrało ponad 300 zawodników w wieku od 6 do 82 lat. Na memoriał zjeżdżają z całego świata. To jest, szanowni Państwo, wyjątkowa rodzina. Pan prezydent zawsze mówi: cóż to za wspaniała rodzina. Tak wiele robią dla naszego miasta, a tak mało oczekują od nas gospodarzy. Chcą, żeby objąć honorowym patronatem, zapraszają, sławią to miasto, a tak naprawdę swoją siłą, energią i pomysłowością działają między innymi na rzecz naszego miasta. Jestem naprawdę dumna i niezwykle zaszczycona, że mogę zaprosić do nas reprezentantów wspaniałej, naprawdę wspaniałej rodziny państwa Warakomskich. Włócznie Jaćwinków, nagrodę prezydenta miasta Suwałk za wkład w popularyzację gry w szachy oraz organizację Międzynarodowego Memoriału imienia Ireny Warakomskiej otrzymuje rodzina państwa Warakomskich. Jak to niebo się podniosło, tak. Śmierć nie jest końcem, kochani. To wszystko jest dla mamy, ta włócznia jest dla mamy, ale nie byłoby tu nas, gdyby nie miasto Suwałki. I pan prezydent i pani prezydent doskonale o tym wiedzą. Za to wsparcie moich, naszych Suwałk bardzo dziękuję. A ta włócznia jest dla ciebie, mamo. I chcę państwu też powiedzieć, to jest cudowny wieczór, bo pierwszy memoriał tak się zaczął jakoś trudno, dziwnie.
ale muszę tu wspomnieć o cudownej kobiecie, której nie ma już z nami, o pani Jadwidze Olbryś, która mi powiedziała tak: Miśka, Irena zasługuje na to, żebyście o niej pamiętali do końca świata, jeden dzień dłużej, więc róbcie to, a ja wam w tym pomogę. Pani Jadwigo, dziękuję. Na pewno tam piją razem kawę, bo to były przyjaciółki, więc tak. Bardzo, bardzo dziękuję i obiecuję, że to będzie trwało. Szachiści z całego świata kochają Suwałki i już chcę powiedzieć, że czwarty memoriał 6-13 sierpień tegoż roku odbędzie się. Kolejną osobą, która w opinii kapituły i prezydenta zasłużyła na wyróżnienie, jest Irena Mickiewicz. To ona zbudowała w Suwałkach podwaliny opieki paliatywnej. Dzisiaj kieruje lokalnym hospicjum. Niestrudzenie rozwija placówkę, dbając, by ostatni okres życia nieuleczalnie chorych mijał w spokoju, komforcie i bez bólu. Za działania na rzecz rozwoju suwalskiego hospicjum, tworzenie nowoczesnej bazy opieki nad osobami chorymi, pozyskiwanie środków na bieżącą działalność oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku niezwykle ważnej instytucji pomocowej w mieście. Muszę powiedzieć, że tak jak powiedział kiedyś trener życia amerykańskiego pochodzenia, że cele są jak magnes, przyciągają rzeczy, które są niezbędne do jego zrealizowania. Tak samo było również w moim przypadku. W związku z tym chciałabym podziękować zarządowi województwa podlaskiego, prezydentowi miasta Suwałk, którzy pomogli mi w realizacji mojego celu. Przepraszam, trochę się zdenerwowałam. Chciałabym również podziękować wolontariuszom, którzy pojawili się u nas w hospicjum w momencie, kiedy to hospicjum zostało zorganizowane. Dziękuję również pracownikom, bez których to hospicjum nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Dziękuję pozostałym organizacjom charytatywnym, instytucjom, ludziom, którzy nas wspierają. Oczywiście również dziękuję całej swojej rodzinie, mężowi, u których zawsze mam wsparcie. I oczywiście dziękuję jeszcze raz za tą wspaniałą nagrodę prezydentowi i kapitule. Do grona laureatów Włócznia Ćwingów dołączyło w tym roku również Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa. Organizacja pracuje nad budową systemu działań wspierających funkcjonowanie i wyrównywanie szans osób i rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie prowadzi również między innymi działania aktywizujące społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne. Trzeba mieć wielkie serce. Trzeba być pełnym empatii, żeby mieć uważność na drugiego człowieka, a tym bardziej człowieka, który często ma utrudniony kontakt z światem zewnętrznym. Jest to dla nas olbrzymia radość, że w ten sposób doceniliście Państwo naszą pracę. Oczywiście nie robimy tego dla nagród, ale jest to zawsze miła forma uhonorowania tej naszej codziennej działalności. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i jeszcze może krótko poproszę Panią Wiesię. Ja też chciałabym bardzo serdecznie podziękować i z tego miejsca uroczyście ślubuję, że bale andrzejkowe osób niepełnosprawnych Czary Mary zmieniamy świat na weselszy oraz wiele, wiele jeszcze innych inicjatyw na rzecz chorych i niepełnosprawnych będziemy robili do końca życia, nawet jeden dzień dłużej. Listę nagrodzonych zamykają dwie firmy. Pierwsza z nich to Astoria. Spółka cywilna prowadzona przez Mariusza Łączkowskiego od ponad dwóch dekad zajmuje się organizacją przyjęć i bankietów. Ogromne doświadczenie, wykwalifikowana kadra i znakomita kuchnia to jej główne atuty, dostrzeżone również przez Polską Organizację Turystyczną. Właściciel firmy angażuje się również w działania oświatowo-edukacyjne w obszarze kształcenia przyszłych kucharzy. Jest też przewodniczącym komisji egzaminacyjnej przy suwalskim cechu. Jakość świadczonych usług w branży gastronomicznej, a także działalność i wsparcie w obszarze społecznym. Serdecznie chciałem podziękować kapitule Włóczni za tak ogromne wyróżnienie, ale szczególnie chciałem podziękować mojej wspaniałej rodzinie. Także wielkie brawa dla mojej rodziny za jej wielkie, wielkie wyrzeczenia. Jednak też ogromny udział w moim sukcesie mają moi wspaniali pracownicy.
to dzięki nim stoję tutaj dzisiaj wśród Państwa i naprawdę jestem z nich bardzo dumny i cieszę się, że pracują. Dziękuję bardzo. Druga z nagrodzonych firm to Prognosis. Spółka powstała w 2016 roku jako jeden z pięciu startupów zakwalifikowanych do programu Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów – Hub of Talents. Założyli ją Joanna i Paweł Konopko. W kwietniu ubiegłego roku spółka podpisała umowę inwestycyjną z Impel SA, który przejął 24% udziałów w firmie. Prognosis zajmuje się zarządzaniem energią elektryczną w przedsiębiorstwach oraz optymalizacją kosztów energii. Ta firma, ten startup, czy nie wiem, czy jeszcze tak można określać właściwie tą firmę jako startup, z dużym powodzeniem pomaga i przedsiębiorcom, i samorządom oszczędzać energię, mówiąc najkrócej. My w skali miasta, mogę tak powiedzieć, tylko w roku 2019 oszczędziliśmy blisko 280 tysięcy jako podmioty związane z miastem, z ratuszem, tak, czy z budżetem miejskim. Natomiast firm, które dzięki tej firmie dokonały pokaźnych oszczędności, jest dużo więcej. Na początek chciałem podziękować mojej kochanej żonie, która namówiła mnie do tego, by wrócić w nasze rodzinne strony po 10 latach przerwy do naszych pięknych Suwałk. Chciałem podziękować Czarkowi, Tomkowi, Grześkowi oraz całemu zespołowi za codzienną pracę, która rozwija ciągle naszą firmę. Od 2018 roku w samych tylko Suwałkach dzięki naszemu systemowi zaoszczędziliśmy na kosztach przesyłu energii ponad 1 000 000 zł. To dzięki ludziom z Suwałk i ich licznym referencjom działamy dzisiaj na terenie całego kraju, od Rzeszowa aż po Gdańsk. Szanowni Państwo, życzę szampańskiej zabawy. Galę uświetnił koncert zespołu Blue Café, a po oficjalnej ceremonii rozpoczął się doroczny bal karnawałowy wydany przez prezydenta miasta. Na parkiecie tanecznemu szaleństwu towarzyszyła krakowska formacja Capri New Beat. Uczestnicy balu mieli także okazję podziwiać popisy akrobatyczne Anny Filipkowskiej, laureatki programu Mam Talent. Bal zakończył się nad ranem.